Cześć, muszę Wam się do czegoś przyznać. Będąc małym gówniakiem, zawsze zastanawiałem się, dlaczego księżyc tak jasno świeci, a czasem w nocy nie widać go wcale, albo stanowi tylko pewien ułamek swojej wielkości. Rodzice na tamte czasy wspominali coś o pełni wilczego księżyca, czy o niebieskim księżycu, a ja chłonąłem tę wiedzę jak gąbka, czekając przy tym na autobus w mroźną zimową noc. Były to w sumie piękne czasy, bo niebo z dala od cywilizacji wyglądało zupełnie inaczej niż w wielkomiejskiej dżungli. To podziwianie gwiazd w wielu z nas na tym wczesnym etapie wzbudzało zainteresowanie astronomią i chęć poznawania tego, co odległe. W sumie to się nie dziwię, bo zjawiska fizyczne są fascynujące, a ich nieznajomość bardzo często budzi w nas chore wyobrażenia, czy rodzi wiele zaskakujących teorii spiskowych, które na fali popularności dla wielu stają się prawdą objawioną. W dzisiejszym filmie opowiem właśnie, jak to ludzi straszono niegdyś cyklicznym zjawiskiem astronomicznym, które swoje podstawy ma w zjawisku cienia. To w sumie zadziwiająco zabawne, że człowiek nawet w tym momencie może przestrażyć się własnego cienia, tak jak to ja zrobiłem, gdy nagrywałem fragment do ostatniego filmu w ciemnym lesie po godzinie 23. W sumie to wiele gier komputerowych wykorzystuje ten efekt w budowaniu nastroju niepokoju albo strachu. Pierwsza z nich, którą jako żywo pamiętam z lat swojej młodości, to gra stalker i powiem Wam, że robiła to wyśmienicie. Innymi grami, o których pewnie słyszeliście, są gry z cyklu Metro czy Dead Space. W produkcjach filmowych z obcym w postaci głównego wroga, placówki badawczej czy statku kosmicznego, również wykorzystano ten efekt. Cień to w sumie dość proste zjawisko, ponieważ jest obszarem, do którego światło nie dochodzi z powodu nieprzezroczystej przeszkody, znajdującej się na drodze promieni świetlnych. Świetnie to można zaobserwować w prostym doświadczeniu. Mając źródło światła i przeszkody, na ścianie zobaczymy miejsca, do których światło nie dociera, czyli cień. Zmieniając odległość przeszkód od źródła światła, będziemy uzyskiwać różną wielkość cienia, ale też różne rozmycie krawędzi cienia. Zjawisko cienia obserwujemy również w olbrzymiej skali. Wspomnieć wystarczy tylko o cieniu rzucanym przez Księżyca Jowisza na tę planetę, albo choćby o naszym Księżycu, który przechodzi przez swoje cztery fazy. Cień będzie posiadał ostre krawędzie dzięki punktowemu źródłu światła i położeniu przedmiotu w niewielkiej odległości od powierzchni, na którą cień jest rzucany. Gdy do tej przestrzeni dodamy kolejne źródła światła, to uzyskamy zauważalny efekt półcienia czyli miejsca, w którym światło dochodzi tylko z jednego źródła. To właśnie z tego powodu podczas transmisji meczu możemy podziwiać cień zawodnika z jego kilku stron, ponieważ punktowych źródeł światła w postaci reflektorów stadionowych jest kilka. W sumie to życie na Ziemi pewnie byłoby o wiele ciekawsze, gdyby nasz Układ Słoneczny składał się z Układu Podwójnego, w którym gwiazdy znajdowałyby się na tyle odlegle kątowo od siebie, że dawałyby dwa półcienie i cień. Gdy źródła światła nie można traktować punktowo, co oznacza, że ma ono pewne skończone wymiary geometryczne porównywalne lub większe od wymiarów przeszkody, to cień będzie składał się wyłącznie z półcienia. Świetnie to można zobaczyć na tych trzech różnych przykładach, w których ołówek oświetlany jest różnej wielkości źródłami światła. Cień może mieć różną wielkość, zależną od odległości od źródła światła i kąta padania promieni. Może on być krótki, ale też bardzo rozciągnięty. Dzięki znajomości wysokości kątowej słońca na nieboskłonie i długości padającego cienia, można ocenić na przykład wysokość budynku. Innym ciekawym efektem, z jakim możemy się spotkać, to tak jakby zlepianie albo przyciąganie się dwóch cieni do siebie wygląda to dość niepokojąco a jest spowodowane tym że dochodzi do nałożenia półcieni z dwóch różnych przeszkód oświetlanych źródłem światła o zauważalnych rozmiarach w starożytności mędrcy egipscy wykorzystywali efekt cienia do kierowania narodem Przewidując momenty zaćmienia słońca, czyli przejścia księżyca przez tarczę u słońca, byli w stanie zmuszać ludność do oddawania większych darów na to, by w przyszłości słońce, kojarzone z Bogiem, nie zgasło. To jest coś w tym stylu, że gdy zgaszę wam światło w pokoju i powiem, że to Bóg tak chciał, to musicie dać mi 5 zeta, by przebłagać jego trudny charakter. Mniej efektownym zjawiskiem jest zaćmienie księżyca. Tym razem rolę przeszkody pełni Ziemia, i gdy zasłania Księżyc przed Słońcem, ten przestaje odbijać światło, a jego blask znika prawie całkowicie. Robi się on lekko czerwony, ponieważ część promieni słonecznych zdołało przedostać się przez górne warstwy atmosfery i oświetlić Księżyc. Bardzo dużo z nich zostało jednak w tej atmosferze rozproszonych, i tylko, że tak powiem, najsilniejsze o najdłuższej fali były w stanie dotrzeć do Księżyca. Odbić się od jego powierzchni, no i powrócić do naszych oczu na ziemi. Swego czasu nagrałem krótkiego timelapsa, który cieszył się na wykopie olbrzymią popularnością. Może tutaj też Was zainteresuje. Sam cień może być dla nas zbawienny, zwłaszcza w lecie, gdy chcemy schronić się przed upałem, albo gdy chcemy w jakiś artystyczny sposób wyrazić naszą duszę w sztuce. Cień już w czasach starożytnych znalazł zastosowanie do odmierzania czasu w tak tzw. zegarach słonecznych. Jeden z takich wspaniałych zegarów możecie zobaczyć w pięknym mieście, jakim jest inowrocław. A skoro już o nim wspominam, to pozdrawiam moich widzów z tego miasta. Cień może też być niepożądany, na przykład w fotografii produktowej. No i wtedy trzeba stosować specjalne zabiegi, by się go pozbyć, stosując na przykład namioty do rozpraszania światła. O rozpraszaniu i odbijaniu światła opowiem w moich kolejnych filmach, dlatego, by nie przegapić kolejnego odcinka, to możecie stuknąć je w dzwoneczek i subnąć mój kanał. Na koniec wykonajmy kilka prościutkich zadanek, polegających na określeniu biegu promieni świetlnych, powodujących zjawisko cienia i półcienia. Na rysunku mamy książkę i latarkę oraz powstający cień. Przeanalizuj rysunek i odpowiedz. Gdy przybliżymy książkę do pudełka, to cień pomniejszy się czy powiększy? Gdy oddalimy pudełko od książki, to cień książki powiększy się czy pomniejszy? Gdy przesuniemy latarkę do książki, cień książki powiększy się czy pomniejszy? W sumie to powiem wam, że nie wiem, ale od czego jest magia filmu? Popatrzę, co się będzie działo w każdym przypadku i ocenię to zdanie. Za pierwszym razem cień pomniejszy się, za drugim razem, oddalając pudełko od książki, cień zwiększa się. A za trzecim, gdy zbliżamy latarkę, to cień również zwiększa się. W zadaniu tym można zabawić się i dorzucić kilka innych przedmiotów, by sprawdzić jak będzie zachowywał się cień w nowej sytuacji. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Z dwóch punktowych źródeł światło pada na nieprzezroczysty walec. Trzeba wskazać gdzie pojawi się cień, a gdzie półcień. Myślę, że najłatwiej będzie narysować graniczne przebiegi promieni świetlnych dla obu źródeł światła. Jeśli zrobimy to dobrze, to sytuacja staje się powoli jasna. W tym miejscu mamy cień, a w tych dwóch miejscach mamy półcień, co w sumie świetnie obrazuje symulacja, gdy faktycznie włączymy światło. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, czym jest cień oraz półcień i kiedy one powstają. Dobrze jest też wiedzieć że zjawisko cienia to zasługa prostoliniowego rozchodzenia się światła w jednorodnych optycznie ośrodkach fajnie jak będziecie wiedzieli w jaki sposób dochodzi do zaćmienia księżyca i słońca byście w przyszłości nie musieli histeryzować o końcu świata gdy do zaćmienia dojdzie dobrze jak będziecie umieli narysować promienie świetlne wskazać w którym miejscu powstaje cień a w którym miejscu powstaje półcień no i pamiętajcie najważniejsze jeśli czegoś nie rozumiecie, to nie oznacza, że jest to zjawisko nadprzyrodzone, lub efekt zmutowanych szczepionek, albo ingerencji kosmitów. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie Fizyki od Podstaw. Cześć!